Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus. Fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Dziękuję Nie Schodzę goszczę Mirosława Małka, olimpijczyka, żeglarza, właściciela szkółki żeglarskiej, trenera, a także jednego ze współzałożycieli Rybnickiego Forum Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy się, proszę Państwa, z Mirkiem od wielu lat, więc pozwolą Państwo, że będę do niego zwracał się bezpośrednio, tak jak na co dzień. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, nam to wybaczą. Mirku, zacznę od najbardziej gorącego tematu, mianowicie wiele uwagi publicznej zostało poświęcone Waszemu niedawnemu spotkaniu z prezydentem Rybnika Piotrem Kuczerą i jego zastępcą Piotrem Masłowskim. Chodzi o Was, czyli o przedstawicieli Rybnickiego Forum Sportu. Po tym spotkaniu pojawiły się, bym powiedział, takie na okrągło komunikaty, z których no, chyba jednak nie za wiele wynika i mam wrażenie, że sytuacja rybnickich klubów sportowych niewiele się zmieniła. Czy tak rzeczywiście jest? No praktycznie po tym, co udało nam się wywalczyć, czyli po prostu ten 1,4 miliona na sport dzieci i młodzieży i na kluby sportowe, no po tym spotkaniu nie udało się nic poza tym, że prezydent obiecał, że będziemy się częściej spotykać i tego trzymam za słowo i mam nadzieję, że tak będzie. Dlatego, że takie spotkania no, absolutnie powinny się odbywać i myślę, że wszyscy wyszliśmy po tym spotkaniu, tym bardziej, że bardzo długo poprzez różnych polityków zabiegaliśmy o to, żeby się prezydent z nami spotkał. Także bardzo się cieszymy z tego spotkania. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy z niego wnioski, a przede wszystkim, żeby to były takie wnioski, żeby jednak wspierać sport dzieci i młodzieży, bo moim zdaniem jest to najzdrowsza forma, najtańsza, a przede wszystkim najlepsza forma wspierania w wychowaniu dzieci i młodzież poprzez sport, dlatego że w klubach naturalnym autorytetem jest trener. No i te dzieci zdecydowanie inaczej pracują, jeśli właśnie idą za autorytetem. Mirku, jak bumerang wraca to pytanie o to, dlaczego akurat kluby sportowe i sport padły ofiarą cięć budżetowych w budżecie miasta Rybnika w takim zakresie jako jedyne instytucje i jedyny dział. Chciałem zapytać, czy w ostatnich dniach coś się zmieniło i być może na tym spotkaniu z panami prezydentami usłyszeliście, dlaczego właśnie tak się stało, że początkowo do zera zostały ścięte środki na wsparcie organizacji pozarządowych, w tym głównie klubów sportowych? Nie ukrywam, na tym mi najbardziej zależało, żeby się dowiedzieć od pana prezydenta Piotra Kuczery, dlaczego tak się stało właśnie, że zapomnieli o klubach i przede wszystkim o instytucjach, które my właśnie reprezentujemy, czyli gdzie pracujemy z dziećmi i z młodzieżą, dlaczego zapomniano i wpisano zero. Nie otrzymałem tej odpowiedzi. Nie wiem, podejrzewam, że... No nie wiem, nie, mówiąc szczerze, ciężko mi tutaj mówić za pana prezydenta. Oczywiście są to takie... Przepraszam, że... ty powiedziałeś po tym spotkaniu, że wygląda na to, że władze Rybnika zdają sobie sprawę z popełnionego błędu. Po czym wnosisz, że nastąpiła taka refleksja, jeśli chodzi o władze Rybnika? Znaczy na tym spotkaniu zdecydowanie widziałem, że jednak prezydent jest przejęty, wiceprezydent również jest przejęty tym, co się stało, aczkolwiek no, nie przyznano się do błędu, jaki popełniono. Może uważają dalej, że nie popełniono żadnego błędu i jeśli tak uważają, no to jest to dla nas sygnał bardzo zły.
nadzieję, że jednak jest tak, że mają świadomość tego, co zrobili, dlatego że gdybyśmy dostali zero, no to no wszystkie te kluby padają. Niestety i ta praca z dziećmi i młodzieżą zostaje przerwana. Co to znaczy na przykład dla mnie, ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, ale myślę, że jak zaprosisz, Wacku, innych przedstawicieli i trenerów sportu, no to myślę, że będzie podobnie. Nie wiem, ja mam 15 zawodników w TS Kuźnia Rybnik, czyli w tej szkole żeglarskiej, znaczy w klubie żeglarskim. No i 4 lata z nimi pracuję. Żeby zbudować formę, to każdy, kto biega albo chociaż kiedykolwiek miał do czynienia ze sportem, że zbudować formę jest bardzo ciężko, a stracić to jest po prostu pstryknięcie. Jeśli my przerwiemy już tą pracę, a uwierzcie mi, że nie jest łatwo pozyskać sponsora na dzieci i młodzież. Naprawdę my się staramy z wszystkich sił, ale to nie jest prosta rzecz. Czyli tak naprawdę przerwanie tego finansowania no, byłoby zamknięciem wielu sekcji. Po co zostało powołane Rybnickie Forum Sportu? Tak? O co wam chodzi? O co chcecie walczyć jako przedstawiciele tego nowego tworu, nowego gremium? No tutaj się też uderzamy w pierś, dlatego że myśmy się skupili na pracy dzieci i młodzieży i tak naprawdę im poświęcamy całą swoją energię, całą swoją pasję i cały swój czas. Nie ukrywam, że tutaj niestety jako przedstawiciele wszystkich dyscyplin zaniedbaliśmy tym, że mówią o nas pieniacze, mówią o nas prezesi. Ja nigdy żadnym prezesem nie byłem i nie mam zamiaru być. Ja chcę być po prostu autorytetem dla dzieci, dla młodzieży i chcę prowadzić swoje działalności, które w Rybniku prowadzę, czyli szkołę windsurfingu Pol33 i firmę, czyli Wake Park, Big Blue, tam organizujemy półkolonia dla dzieci i tak naprawdę my na tym przede wszystkim chcielibyśmy się skupić. A Forum Rybnickiego Sportu powstało bardzo spontanicznie. Jak dowiedzieliśmy się, że prezydent Piotr Kuczera w budżecie na 2021 rok umieścił cyfrę 0 na kluby sportowe, które od pokoleń wychowują dzieci i młodzież poprzez sport. Dlatego tak naprawdę one powstało. Wszyscy się zebraliśmy do kupy, trenerzy, i jak zwykle widzę tutaj właśnie też pozytyw i tutaj mogę podziękować prezydentowi Masowskiemu i prezydentowi Kuczerze, że krzywdząc nas widzimy ogromny pozytyw, ponieważ zintegrowaliśmy całe środowisko sportowe, sportowców, rodziców, trenerów i działaczy sportowych. I mam nadzieję, że już nigdy nie pozwolimy na marginesowanie tej naszej działalności. Integracja to jest jedno, ale co chcecie dalej robić, tak? Bo po coś to ta organizacja powstała. Najpierw po prostu Rybnickie Forum tak naprawdę jest taką platformą wszystkich klubów sportowych, które chcą poprawić wizerunek klubów, wizerunek sportowców, wizerunek działaczy. Mówi się właśnie o nas, że jesteśmy pieniaczami, co jest absolutną nieprawdą. Jesteśmy uczciwymi, wysportowanymi, odważnymi i zadowolonymi z życia ludźmi. Zależy nam na zdrowym społeczeństwie, a przede wszystkim na co chcemy właśnie zwrócić uwagę Rybniczan i ludzi, którzy po prostu w ten sposób nas nazywają niezbyt dobrze. Dlatego będziemy starali się poprawić nasz wizerunek i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ażeby go poprawić. I tu już od razu pierwszą rzeczą, którą chcemy się zająć, czyli już jest na Facebooku ogłoszone tak zwane sprzątanie lasu i chcielibyśmy wszystkich zawodników naszych sekcji, wszystkich klubów zachęcić do tego i żebyśmy wszyscy wspólnie, również z Rybniczanami, z rodzicami i no, kto tylko tak naprawdę z politykami, również zapraszamy ich, żebyśmy wspólnie posprzątali las. Drugim działaniem, oczywiście tych działań będzie bardzo dużo i proszę nam wierzyć, że mamy dużo energii i dużo samozaparcia, a przede wszystkim no, jest nas dosyć sporo.
I chcielibyśmy również zorganizować festyn. Festyn dla dzieci z Rybnika. Festyn będzie polegał na tym, że będzie to festyn właśnie sportowy, rodzinny, gdzie różne dyscypliny sportu będą się prezentowały, będą pokazywały, nie wiem, ja jako olimpijczyk, jako windsurfer będę uczył dzieci. Będzie to taka pierwsza lekcja windsurfingu. I będą takie właśnie stacje, czyli po prostu tu ja będę uczył windsurfingu, Mariusz Prudel będzie jako olimpijczyk również nasz wspaniały, będzie prowadzić jakąś lekcję z siatkówki plażowej. Mam nadzieję, że Tomek Kieczka albo on osobiście, albo jakaś jego zawodniczka, wspaniała, genialna, uśmiechnięta dziewczyna będzie na przykład uczyła kogoś driblingu albo nie wiem. Okej, Mirku, bardzo wszyscy trzymamy kciuki za te fajne pomysły, za ich realizację. Ciekawi mnie, czy jest taki scenariusz realny, że ta wasza inicjatywa w 2023 roku przerodzi się w listę wyborczą Forum Rybnickiego Sportu, gdy nadejdą kolejne wybory samorządowe, no bo nie ukrywajmy, że gdy wyszliście z tą inicjatywą, takie komentarze i opinie na forach internetowych zaczęły się pojawiać. Wacek, znamy się już kupę lat. Ja absolutnie jestem ostatnią osobą, która chciałaby się bawić w politykę. Ja mam tyle swoich obowiązków rodzinnych, biznesowych i w klubie, że... Inni członkowie Rybnickiego Forum Sportu, może ty, Mirku, nie, ale może inni są tym zainteresowani. No to musiałbyś, Wacku, innych wypytywać. Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie za siebie. Ja chciałbym tylko i wyłącznie jedno. Uświadomić po prostu radnych i prezydentów, że kluby sportowe to jest bardzo, ale to bardzo ważny element rybnickiego samorządu i uważam, że przy braku tak naprawdę tych wszystkich klubów sportowych, to również te wszystkie obiekty, które są, to przestaną tak naprawdę istnieć i nie należałoby w ogóle iść w tą drogę, dlatego że edukacja jest bardzo ważna, a przede wszystkim właśnie poprzez sport, tym bardziej, że u nas jest dosyć nieczyste powietrze. Okej, Mirku, to spytam inaczej. Czy możesz kategorycznie wykluczyć, że do czegoś takiego dojdzie, jak lista wyborcza Forum Rybnickiego Sportu? Mamy w planie, nie ukrywamy i będziemy robić wszystko, żeby rozmawiać z wszystkimi radnymi z Rybnika, żeby przekonywać ich właśnie do tego, żeby nas reprezentowali i nie ukrywamy też, że będziemy robić wszystko, żeby naciskać na prezydenta w jakikolwiek sposób tylko się da, żeby już nigdy do takiej sytuacji nie dopuścić. Okej, to którzy z radnych póki co są wam przychylni i rozumieją te argumenty? Ciężko tak naprawdę mi jest na to pytanie, Wacek, odpowiedzieć, dlatego że rozmawiamy i to jest dopiero tak naprawdę początek. Pierwszą rzeczą, na której się skupiliśmy, no ja nie ukrywam, rozmawiam często z przewodniczącym Rady i no przekonuje mnie również przewodniczący Rady Kiliańczyk, że jest za nami i będzie robił wszystko, żeby pomóc środowisku sportowemu i mam, też go trzymam za słowo, że tak będzie. Okej. Mirku, jesteś nie tylko sportowcem, jesteś nie tylko członkiem Rybnickiego Forum Sportu, ale i przedsiębiorcą. Chciałem zapytać, w jaki sposób twoja firma i ty poradziliście sobie z tymi trudnymi miesiącami, które są za nami, pandemii koronawirusa? Jak to wszystko wyglądało z twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia wyglądało to tak, że praktycznie Ruda była zamknięta, także w ogóle nie mieliśmy klienta tego takiego masowego. Skupiliśmy się na półkotach. Nawet nie ja, tylko moja żona, bo tak naprawdę Big Blue firmę prowadzi moja żona i wspiera, dlatego mogę się realizować jako trener i sprzedawać swoją pasję gdzie indziej, bardziej mi przyjemny sposób. Żona właśnie prowadzi biznes, ja jej tylko i wyłącznie pomagam. Na nas, no co, no, prawda jest taka, że nie możemy działać.
biznes jest zawsze najbardziej poszkodowany. Tego też kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlatego że to my właśnie płacimy te podatki. Bardzo dużo ludzi zatrudniamy i też zazwyczaj jesteśmy PR-owo przegrani. Wszyscy mówią o nas, że jesteśmy geszefciarzami i że tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, różne rzeczy o nas mówią. My nie możemy. A co twoim zdaniem powinien zrobić teraz polski rząd, żeby ulżyć przedsiębiorcom i chronił te działalności i te miejsca pracy, które są śmiertelnie zagrożone? Nie, to jest ewidentnie jeden wielki chaos informacyjny i propagandowy. Ja uważam, że większość biznesów tak naprawdę powinno być otwarte. Dla mnie po prostu jest to niezrozumiałe, że są otwierane centra handlowe, a nie możemy jeździć na nartach, nie możemy prowadzić biznesu właśnie z dziećmi, gdzie tak naprawdę wszyscy są zamaskowani, zagoglowani na świeżym powietrzu i kompletnie dla mnie niezrozumiały ruch, że większość biznesu tak naprawdę takich naszych małych powinno być pootwierane. Oczywiście z zachowaniem wszystkich tych norm bezpieczeństwa, czyli jak maski, nie wiem, na nartach gogle również. Rozumiem. Mirku, chciałbym zakończyć naszą rozmowę mimo wszystko tematem powracającym do sfery samorządu i troszkę polityki i chciałem zadać takie troszkę przewrotne pytanie. Wiem, że w poprzednich latach, w poprzednich wyborach byłeś zwolennikiem i byłeś wyborcą, który popierał prezydenta Rybnika Piotra Kuczera. Chciałem zapytać, czy po tym, co się stało w ostatnich miesiącach w Rybniku, obecny włodarz Rybnika, Piotr Kuczera, mógłby nadal liczyć na twój głos, gdyby to dzisiaj przyszło ci pójść do urny wyborczej i zagłosować? To jest prosta odpowiedź, ale spróbuję ją rozbudować. Tak, nie dość, że głosowałem, ale również bardzo mocno agitowałem na prezydenta Kuczerę. Jestem o podobnych poglądach społecznych, także jestem naprawdę, ale to naprawdę bardzo zawiedziony Piotrem Kuczerą i jeśli on to zrobił z premedytacją, że wycina sport dzieci i młodzieży, to świadczy po prostu, już tam gdzieś nawet napisałem o tym, że to naprawdę trzeba być złym człowiekiem albo kompletnie nieświadomym, żeby w ten sposób postępować. Absolutnie. Po pierwsze, nie zagłosuję dzisiaj na Piotra Kuczerę. Nawet powiem, że nie zagłosuję już nigdy na Piotra Kuczerę. Zostałem mocno i my jako środowisko sportowe urażeni. Wręcz można powiedzieć urażeni. Nie chce mi się, ja nie powinienem w ogóle występować w takich programach. Naprawdę ja wolałbym się skupić po prostu na pracy z dziećmi i młodzieżą, a nie bawić się w jakąś politykę, chodzić po radnych i przekonywać wszystkich do tego, co dla mnie jest oczywistą oczywistością. Dla mnie jest oczywistą oczywistością, że takie prace, jakie my wykonujemy, nie wiem, ja, Tomek Kieczka, który tak samo jest nienawidzony przez władzę, nie wiem dlaczego, dlatego że po prostu pokazuje im oddolnie, że powinni inaczej na coś zareagować albo po prostu powinni wysłuchać tak samo oddolnie ludzi, którzy tyle tak naprawdę dobrego dla Rybnika i Rybniczan robią. Także ja na pewno już na Piotra Kuczery nie zagłosuję. Czekam na to. W Rybniku pojawiła się jakaś taka osoba, która właśnie nas, sportowców, przekona, a my na pewno go wesprzemy i zrobimy wszystko, żeby nas było bardzo dużo i mam nadzieję, że taka osoba się jakaś pojawi, która będzie na zaufania. A czy ty dzisiaj widzisz taką osobę? Szczerze powiem, nie widzę takiej osoby. Na razie nie widzę takiej osoby. No ale mamy 3 lata, tak? Mamy 3 lata na to, żeby taką osobę albo wykreować i wspomóc, albo właśnie z tych osób, które chcą, albo które będą kandydowały na prezydenta. Na razie nie wiemy tak naprawdę kto, ale z tych osób, które na razie, które widzę w samorządzie, to nie widzę zdecydowanego lidera, ani nie widzę takiej osoby, której można byłoby zaufać i oddać swój głos.
Mirku, pomimo tego, że powiedziałeś, że nie jest twoją rolą występowanie w takich programach jak ten, ja bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Dziękuję Nie Słodzę po raz drugi, notabene. Dziękuję i mimo tych gorzkich słów, które padły na koniec programu, życzę wiele optymizmu, wiele zdrowia i wielu sportowych sukcesów, bo to jest twoja pasja i to dla ciebie jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo za spotkanie, a państwu dziękuję za uwagę. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus, fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja.